Polsce i dotarł do rodzinnej Wisły. Kiedy rano wylądował na lotnisku w Balicach, czekał na niego tłum dziennikarzy i czekało pytanie. Czy to naprawdę koniec? Małysz nie wycofał się ze swojej deklaracji. 26 marca skoczy ostatni raz. Do tego czasu na pewno będzie się jeszcze wiele działo. Adam Małysz musiał się tego spodziewać. Gdy tylko pojawił się w hali przylotów, wszystkie kamery i mikrofony łowiły każdy jego ruch i każde słowo. Nawet nie widzę, gdzie mogę iść, wyjść. Tłum go otoczył i już nie puścił. Kolejny raz opowiadał o medalach, konkursach, skokach i zakończeniu kariery. Ja się nie czuję żadnym bohaterem, ja po prostu robiłem swoją pracę, że dostarczyłem wiele emocji w polskich domach i nie tylko w polskich domach. To jest dla mnie jakaś wielka satysfakcja i radość, ale bohaterem się nigdy nie. Pan Wojciech. Na lotnisku czekały żona i córka. Dla rodziny decyzja Adama Małysza to też zmiana dotychczasowego sposobu życia. Cały czas powtarzam, że jeszcze sezon trwa, jest przed nami kilka konkursów. Ale z jednej strony wiadomo, smutek, bo przez tyle lat Adam był związany ze skokami, skakał, nie było go w domu i wiadomo, dla kibiców jest to wielka strata, ale z drugiej strony wielka radość, no bo troszkę inaczej teraz będziemy żyć. Panie Adamie, co teraz? Co dalej? Do domu, na obiad. Adam Małysz już jest w domu, przyjechał do Wisły. Tu jest też prezydent Bronisław Komorowski. Dziś się nie spotkają, ale spotkają się 26 marca w Zakopanem, gdy Małysz zakończy karierę. Będę starał się być w tym dniu szczególnym, kiedy będzie oddawał ostatni skok, aby to przeżyć razem z wszystkimi. I mam nadzieję, że to będzie też wielkie, wielkie, dobre, ciepłe wydarzenie dla samego pana Adama Małysza. To musi być wielkie wydarzenie, bo będzie pożegnaniem wielkiego sportowca. Adam Małysz startował przez 17 lat w Pucharze Świata. Zdobył 4 medale olimpijskie i 4 tytuły Mistrza Świata. 91 razy stawał na podium Pucharu Świata, 39 razy jako zwycięzca. Raz wygrał turniej 4 skoczni. No i oddał ostatnio najdłuższy w życiu skok, 230,5 metra. Jak będzie daleko, pięknie!